Krośnieńskim szpitalu uruchomiono laboratorium, gdzie są wykonywane testy na obecność koronawirusa. Pracownia została wyposażona w nowoczesny specjalistyczny sprzęt. Od początku roku wykonano tam 2,5 tysiąca testów. Docelowo dziennie może być ich nawet 1000. Jest to jakby kolejny etap walki z koronawirusem, a więc w pierwszej kolejności te testy PCR-owskie, potem testy genetyczne, testy na przeciwciała, na IgM, IgG i wreszcie szczepionki, więc bardzo się cieszymy, że te elementy zostały wdrożone. Bardzo nam to ułatwia walkę z tą pandemią. Badania na obecność koronawirusa wykonuje 10 pracowników. Pomieszczenia, w których utworzono laboratorium, zostały wcześniej wyremontowane. Kupiono także nowy sprzęt, w tym analizatory, wirówki, chłodziarki oraz zamrażarki. Jest to pracownia wirusologii, która składa się z trzech głównych pracowni analitycznych. Pierwsza pracownia służy do przyjęcia materiału diagnostycznego. Druga pracownia służy do namnażania, do izolacji i namnażania wirusów. A trzecia pracownia do wykonania reakcji PCR. Jest to metoda rekomendowana przez WHO, która pozwala na wykrycie aktywnego zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Cała metoda polega na wyizolowaniu wirusa, namnażaniu odpowiednich fragmentów tego wirusa i kolejno uwidocznieniu tych namnożonych fragmentów za pomocą barwników fluorescencyjnych. Na wynik testu czeka się około 5 godzin.